Drodzy bracia i siostry, zgromadziliśmy się w katedrze, która jest matką naszego Kościoła. Zgromadziliśmy się wokół naszego biskupa. A zatem teologia tego momentu przypomina nam, że nie jesteśmy zbiorowiskiem przypadkowych osób, ale zgromadziliśmy się tu jako Kościół, by być Kościołem, który po raz kolejny podejmuje wspólną drogę, bo to etymologicznie znaczy słowo synod, wspólna droga. Ta droga powinna nas zaprowadzić ku nowemu zrozumieniu Pana Jezusa, ku nowemu zrozumieniu nas samych i naszego miejsca w Łodzi i świecie. Powinna, innymi słowy, stać się przyczynkiem do naszego nawrócenia, do zmiany naszej mentalności. I na początku tej drogi wsłuchujemy się w głos Kościoła, który wybrzmiewa w słowach Ojca Świętego papieża Franciszka w Adhortacji Amoris Laetitia, dokumencie poświęconym małżeństwu i rodzinie, bo taki też jest temat naszego synodu w tym roku. Nie można być Kościołem, nie wsłuchując się w głos Kościoła powszechnego, w jego troskę o losy całej ludzkości. I my to robimy. I robimy to w czasie, gdy świętość Kościoła jest przyćmiona rozmaitymi oburzającymi, gorszącymi doniesieniami, zjawiskami. A sam Kościół wydaje się niektórym raczej córką, którą trzeba jeszcze wychować, niż matką, której należy słuchać. Kiedy zwiadowcy Mojżesza rozsiewali złe informacje o ziemi obiecanej, że jest to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, że panuje w niej morowe powietrze i nie sposób tam długo wytrzymać, że wszędzie chodzą potwory, przy których ludzie wyglądają jak szarańcza. Izraelici chcieli zawracać do Egiptu. Jednak Jozue i Kaleb nawoływali: opamiętajcie się, przecież Bóg jest z nami, a ten kraj jest wspaniały. Podobnie dzisiaj, kiedy mówi się o Kościele jedynie językiem zwiadowców, słowa Jezusa, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, dodają otuchy, a Jego ręce wyciągnięte nad nami w geście błogosławieństwa dają nam schronienie i zapewniają, że Kościół jest najlepszym miejscem na ziemi. Drodzy bracia i siostry, z tą świadomością, że jesteśmy Kościołem i z tym wewnętrznym poruszeniem, że Jezus zmartwychwstały jest tu obecny pośród nas i nam towarzyszy, przechodzimy teraz do lektury papieskiej adhortacji. Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to język biblijny, którym posługuje się papież. Papież robi tak z prostego powodu. Język biblijny uprzedza bowiem jakikolwiek inny język, w którym wyrażają się różnice pomiędzy poszczególnymi szkołami teologicznymi. Uprzedza jakikolwiek inny język, w którym dyskutują dogmatycy, moraliści i kanoniści. Papież wybiera język biblijny, bo jest on najbliższy religijnemu doświadczeniu człowieka i stanowi najlepszą bazę dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego i misyjnego. Okazuje się niezwykle cenny w dialogu ze światem, w szczególności z ludźmi, którzy choć ochrzczeni, znajdują się z dala od Kościoła. Ale wybór języka biblijnego jest też aktem wiary. Wybór języka biblijnego jest aktem wiary w skuteczność Słowa Bożego, które nie potrzebuje niczego innego, by się uwiarygodnić. Prawda zawarta w Słowie Bożym jaśnieje własnym blaskiem i niesie w sobie własną siłę przekonywania. Problemem jest to, by tę prawdę przedstawić w sposób właściwy i w całej pełni. I dlatego papież zostawił poszczególnym kościołom wolność
by to one podjęły trud przekucia owego biblijnego języka na język norm i przepisów dostosowanych do uwarunkowań kulturowych i religijnych, a przede wszystkim do poziomu wiary każdego z kościołów. To wyjaśnia, dlaczego język techniczno-teologiczny jest w tej adhortacji praktycznie nieobecny. Pojawia się oczywiście, o czym będzie też mówił ksiądz profesor Wolski. Ale znajdziemy tam zaledwie 9 cytatów z katechizmu Kościoła katolickiego i 4 cytaty z kodeksu prawa kanonicznego, i to w kwestiach drugorzędnych. Wybór języka biblijnego jest wyborem Kościoła po Soborze Watykańskim II, by ukazać hegemonię Słowa Bożego w każdej sferze chrześcijańskiego życia. W ten sposób Kościół zaprasza nas, byśmy i my używali tego języka w dziele ewangelizacji i w naszym konkretnym przypadku w duszpasterstwie rodzin. Drodzy bracia i siostry, przechodząc do treści adhortacji, warto zauważyć, że w swym nauczaniu papież Franciszek, nawiązując do biblijnych obrazów i tradycyjnego nauczania Kościoła, ukazuje miłość małżeńską przez pryzmat i podobieństwo do miłości Boga. Tylko w Bogu, który jest miłością, miłość małżeńska znajduje swój ideał. Najważniejsze cechy Bożej miłości, bezinteresowność, wierność, płodność, otwartość, stają się obrazem miłości małżeńskiej. To podobieństwo do miłości Boga jest ukazane na trzech poziomach. Po pierwsze, w używanej przez papieża terminologii. Po drugie, w ukazaniu źródła miłości małżeńskiej. I po trzecie, w opisie jej dynamizmu. Jeśli chodzi o terminologię, język grecki, w którym został napisany Nowy Testament, rozróżnia trzy słowa na opisanie miłości. Najbardziej znanym jest słowo eros. Jest to miłość opiewana przez poetów, przedmiot intelektualnej refleksji filozofów, przede wszystkim Platona. Platon uważał, że eros jest niższym bogiem, synem biedy i dostatku. Już sam mit o narodzinach erosa opisuje go jako miłość znajdującą się między biedą i dostatkiem, w ciągłym napięciu, w dążeniu do czegoś, czego nie posiada i chce przedmiot swych pragnień osiągnąć za wszelką cenę. Według Platona ta miłość przypomina odurzenie, ale jeśli nie jest oczyszczona, prowadzi człowieka do upodlenia. Drugie słowo to filia, czyli przyjaźń. Zakłada równość między tymi, którzy jej doświadczają. Opiera się na wzajemności. W tym typie miłości ważne jest, by dostrzec to, co przyjemne i miłe i czym dwóch przyjaciół może podzielić się jako dobrem wspólnym. Jest to rodzaj pożytecznej symbiozy. Trzecie słowo to agape. Agape to nie pustka, którą trzeba wypełnić, jak w miłości eros. To nie korzyść, jaką czerpiemy z przebywania z inną osobą, jak w miłości filia, ale to miłość w najczystszej postaci, bezinteresowna, wolna, bezwarunkowa, wypływająca z duchowej pełni i jak bezkresny ocean, rozlewająca się dobrem wokół siebie. Jest to po prostu miłość Boga. W adhortacji papież odnosi się właśnie do miłości agape, do miłości Boga, ponieważ do niej są wezwani chrześcijańscy małżonkowie. Dlatego Kościół nie może mówić o miłości małżeńskiej bez odniesienia do miłości Boga, bez odniesienia do miłości agape. Jeśli chodzi o źródło miłości małżeńskiej, warto przytoczyć słowa świętego Pawła. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym nie miał miłości.
Święty Paweł mówi o miłości, którą się ma, którą się posiada. W języku hebrajskim nie istnieje czasownik mieć. Aby wyrazić ideę posiadania, używa się czasownika otrzymać, bo wszystko, co Żyd ma, otrzymał od Boga. Dlatego, kiedy apostoł mówi o miłości, którą się ma, wykorzystuje żydowski sposób myślenia. Miłość się ma, ponieważ otrzymaliśmy ją od Boga. Miłość jest więc łaską. Nie człowiek, lecz Bóg jest źródłem i dawcą miłości. Kiedy mówimy o miłości agape, byłoby błędem widzieć w niej przymus, który przychodzi z zewnątrz. Nie ma nic bardziej osobistego i spontanicznego od miłości, która rodzi się w sercu człowieka. Z ludzkiego doświadczenia wiemy, że miłości nie można nakazać. Owszem, nakazem do miłości może być ujmujący wdzięk drugiej osoby, jej piękno, inteligencja, dobroć. Jednak w Biblii miłość agape rodzi się tam, gdzie nie ma nic atrakcyjnego czy godnego pożądania. W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz mówi do Izraelitów: Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, bo jesteście najmniejsi. Nie dlatego, że jesteście najświętsi, bo jesteście ludem najbardziej grzesznym. Ale Pan was wybrał, ponieważ Pan was umiłował. Izrael nie miał żadnej zasługi, aby dostąpić zaszczytu Bożego wybraństwa. Było odwrotnie. To wybraństwo stało się dla Izraela powodem do radości i narodowej dumy. Patrząc na siebie, my również nie mamy żadnej podstawy, aby domagać się od Boga miłości i uznania, bo będąc grzesznikami, byliśmy od Niego oddaleni nieprzebytą otchłanią. Sedno miłości chrześcijańskiej tkwi właśnie w tym, aby kochać kogoś, kogo właściwie po ludzku kochać nie sposób. Można powiedzieć kolokwialnie, aby oddać istotę sprawy jak najprościej, że miłość agape to kochać kogo, kto jest brzydki, brudny i zły. Dokładnie to uczynił Jezus w czasie swego ziemskiego życia, kiedy widzimy Go pośród celników, prostytutek, trędowatych i opętanych. Zwróćmy uwagę, że Jezus nie chce w pierwszej kolejności wyrwać tych ludzi z nizin społecznych, z ich nikczemnej profesji. On chce przede wszystkim przyjąć ich do siebie i zaproponować im wspólnotę życia, która była dla tych ludzi doświadczeniem nieznanym, ponieważ byli wykluczani ze swojej społeczności. Życie Jezusa, Jego czyny, słowa, przykład, kroki, które stawiał na ziemi, dni, które przeżywał w nurcie naszej historii, to wszystko było przesłaniem miłości, która osiągnie swój najdoskonalszy wyraz w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Bo w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa można zobaczyć, jak ogromna i radykalna jest miłość Boga, która przewyższa wszelką wiedzę. On uczynił to wszystko za nasze grzechy, dla nas, za nas wszystkich, za mnie, za Ciebie. Ta miłość objawia nieskończoną wielkoduszność Boga, której bezmiar można opisać słowami jednego z filozofów z końca XIX wieku. Trzeba być morzem, aby brudne strumienie w siebie przyjmować i samemu się nie zakalać. Papież, ukazując źródło miłości w Bogu, wzywa chrześcijańskich małżonków do nawrócenia, aby byli ludźmi wierzącymi, odkrywającymi niewyczerpany dar Bożej miłości w Jezusie, aby tym darem się dzielili, aby go pogłębiali i przekazywali swoim dzieciom. Jednym ze sposobów, aby otwierać się na dar Bożej miłości, jest szkoła modlitwy. Szkoła modlitwy jest szkołą chrześcijańskiej wiary, bo sposób, w jaki się modlimy, postawa, którą przyjmujemy podczas modlitwy, ukazuje, czy nasza wiara jest wiarą w Boga, który objawił się w Jezusie,
czy też bałwochwalstwem. Kiedy zwracamy się do naszego Ojca w niebie, wyznajemy naszą wiarę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, od którego pochodzi cała ludzkość i do którego cała ludzkość zmierza. I nasza modlitewna postawa musi tę wiarę pokazać. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, przestrzega święty Jakub. Nie wystarczą formalne kryteria, by modlitwa mogła być nazwana chrześcijańską. Również tutaj potrzeba jest nawrócenia, potrzeba jest oczu, które widzą, i uszu, które słyszą. Drodzy bracia i siostry, świadectwo małżeńskiej miłości stanie się widzialnym znakiem miłości Jezusa, kiedy rodzina będzie otwarta i będzie wcielała w życie przesłanie Ewangelii. Wtedy stanie się miejscem i znakiem zbawienia. Rodzi się jednak pytanie, czy chrześcijańskie rodziny są tego świadome. Jeśli chodzi o trzeci poziom papieskiego nauczania, czyli o zrozumienie dynamiki miłości w trudach małżeńskiego życia, papież proponuje lekturę hymnu o miłości świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Odsyłając bezpośrednio do tekstu adhortacji, ze względu na ograniczony czas, zobaczymy tylko cztery przykłady, na czym polega owa dynamika miłości. Po pierwsze, miłość jest cierpliwa. Patrząc na etymologię greckiego czasownika, należałoby raczej powiedzieć, że miłość jest wielkoduszna. O ile cierpliwość uwypukla bardziej bierność postawy wyczekiwania, a nawet pogodzenia się z zaistniałą sytuacją, o tyle wielkoduszność jest dynamiczna, działa z rozmachem. Potrafi dostrzec na horyzoncie pozytywne sygnały, które napawają radością i optymizmem. Wielkoduszność to postawa typowa dla rolnika, który inwestuje w swoją ziemię długoterminowo i widzi potencjał nie do końca odgadniony w upływającym czasie. Ale wielkoduszność jest przede wszystkim cechą typową dla Boga. Negatywnym tłem wielkoduszności jest niecierpliwość ludu izraelskiego u stóp góry Synaj. Kiedy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: uczyń nam Boga, który by szedł przed nami. Zobaczmy, zniecierpliwienie to początek bałwochwalstwa. Człowiek chce narzucić Bogu swój rytm i grafik. Chce zrobić z Boga bożka, którym można manipulować. Wielkoduszność natomiast wierzy w zwycięską siłę miłości. Wie, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Dlatego akceptuje cierpliwie przeciwności życia i wyczekuje dnia, chwili, momentu, który Bóg wskaże. Wielkoduszność to biblijna mądrość, która daje całościową wizję rzeczywistości, bo wie, że wiosna dojrzewa w zimowych chłodach, a owoce z Bożą pomocą pojawią się po ciężkiej pracy na roli. Dlatego wielkoduszność jest cnotą wychowawców, rodziców, katechetów i duszpasterzy, którzy w swej pracy działają po omacku, nie mogąc oczekiwać, że ujrzą wszystkie owoce swojego trudu od razu. Jednak sieją ufnie, myśląc o jutrze, którego być może nie ujrzą za swego życia. Wielkoduszność to cnota ludzi młodych, którzy nie chcą się zestarzeć, bo zawsze potrafią zacząć od nowa, z nową energią i radością. Człowiek wielkoduszny nie oczekuje, że inni staną się tym, kim nie są, ale robi wszystko, by stali się tym, kim są naprawdę i to jak najlepiej, czyli zgodnie z wolą Boga. Drugą cechą miłości jest życzliwość. Miłość jest życzliwa, czyli łagodna. Łagodność nie jest oznaką słabości.
to nie szukanie świętego spokoju czy wygaszanie wszelkich uczuć. Łagodność jest szacunkiem dla drugiego człowieka, dla jego wyborów, myśli, temperamentu, stylu życia. Jest to trudna cnota, wymaga wielkiego opanowania. Święty Franciszek Salezy mawiał, że łagodność jest sympatią, jaką żywimy dla drugiego człowieka w jego osobistej sytuacji, w jego słabościach i codziennych zmaganiach. Łagodność jest pełna atencji i zrozumienia. Ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie, w grupie, w pracy, w sąsiedztwie, we wspólnocie, no i oczywiście w rodzinie. To cnota dobrego Samarytanina, który dostrzega potrzebę bliźniego, wzrusza się, schodzi z konia, zbliża się, pochyla, obwiązuje rany, zalewa je oliwą i winem, uśmierza ból i prowadzi do gospody, zapewniając opiekę. Jezus w tej przypowieści mówi o sobie. On jest łagodnością Boga. Człowiek łagodny przyjmuje drugiego takim, jakim jest, z jego wadami, ograniczeniami i ranami. Jest jak właściciel gospody, któremu Jezus, dobry Samarytanin, powierzył bliźniego, dał zadanie do wypełnienia i obietnicę nagrody w dniu ostatecznym. Miej o niego staranie, a ja oddam Tobie, gdy będę wracał. Kolejną cechą miłości jest opanowanie. Miłość nie unosi się gniewem. Święty Łukasz w rozdziale 10 swojej Ewangelii przedstawia rozgniewaną Martę, ponieważ jej siostra jej nie pomaga. Panie, czy nic Cię nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Marta jest rozgniewana, ponieważ czuje się niezrozumiana w swojej służbie i poświęceniu. Okazuje się jednak, że Jezus ma inne pojęcie służby niż Marta. Z tej ewangelijnej sceny widać, że nie jest rzeczą ważną służyć tak, jak byśmy chcieli, ale jest ważne robić to tak, jak chce tego Jezus. Dla chrześcijanina nie jest ważne, by czynić mnóstwo dobra, lecz by czynić to dobro, którego chce od nas Bóg. Bo życie chrześcijańskie nie polega na czynieniu dobra, lecz na czynieniu woli Bożej. Każdy z nas ma swój ideał dobra, poświęcenia, doskonałości, służby, kierowania Kościołem. Dlatego tak łatwo unosimy się gniewem, gdy ktoś nic sobie nie robi z naszego ideału. Nawet po ludzku nasza wola bardzo często jest upokarzana, gdy sprawy nie idą w kierunku, w którym byśmy chcieli. Rzeczywistość stawia opór. Zaczyna nas nużyć, męczyć, zaczynamy narzekać, irytujemy się. Pamiętajmy wtedy o tych słowach: miłość nie unosi się gniewem. Dlatego, że my nie budujemy Kościoła naszych marzeń, lecz budujemy Kościół Jezusa. Podobnie jest z budowaniem chrześcijańskiej rodziny. Miłość agape niesie w sobie również dynamizm rozwojowy i wspólnototwórczy. Miłość jest płodna i otwarta na nowe życie i na drugiego człowieka. Czytamy w pierwszym liście świętego Jana: umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Zauważmy, Bóg nie oczekuje od nas miłości zwrotnej. Święty Jan nie pisze, jeśli Bóg nas umiłował, to i my powinniśmy Go miłować. Bóg oczekuje od nas obdarowanych Jego miłością, miłości zwielokrotnionej, powiększonej i poszerzonej o innych. Dlatego święty Jan pisze, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Miłość jest nam dana i zadana. Najlepszym tego obrazem jest przypowieść o nielitościwym dłużniku. Sługa, któremu król darował olbrzymi dług, nie był w stanie darować małej należności swojemu koledze. Przypowieść kończy się przestrogą. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą,
jak ja ulitowałem się nad Tobą? To samo wezwanie słyszymy z ust Jezusa w Ewangelii Jana. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. W takim kluczu należy odczytać też obraz sądu ostatecznego, którego przedmiotem są uczynki na rzecz chorych, głodnych, nagich, potrzebujących. Drodzy bracia i siostry, papież Franciszek, używając określonej terminologii, opisując źródło miłości i dynamikę, mówi tak naprawdę cały czas o miłości Boga, do której małżonkowie są powołani. Wiemy jednak, że na przeszkodzie w realizacji tego ideału stoi grzech pierworodny, którego skutki uobecniają się z destrukcyjną siłą również w rodzinie. Widać to we wzajemnych oskarżeniach, w braku porozumienia, wypaczonej pożądliwości lub chęci panowania jednej osoby nad drugą. Przez skutki grzechu pierworodnego wszystko, co piękne, jest dla nas trudne. Dlatego do uzdrowienia tej sytuacji potrzebna jest łaska, której Bóg udziela małżonkom w sakramencie małżeństwa. Dzięki Bożej łasce małżeństwo staje się znakiem zbawczej miłości Jezusa do Kościoła. Papież przypomina jednak, że jest to znak niedoskonały. Uwypuklenie niedoskonałości miłości małżeńskiej jest ważne, aby małżonkowie nie opierali swego związku jedynie na sile charakteru czy niezłomności postanowień. Małżeństwo nie może być miejscem samozbawienia czy samouwielbienia dla własnej doskonałości. Komunia święta, którą małżonkowie przyjmują, nie jest nagrodą za dobre postępowanie, za spełnianie formalnych kryteriów. Komunia święta jest lekarstwem uzdrawiającym ich grzeszną naturę i pokarmem, który wspiera ich w drodze do niebieskiej ojczyzny. Związek mężczyzny i kobiety ma być silny Bogiem i Jego miłością. Dlatego muszą nieustannie otwierać się na Boga i błagać Go, by wlał swoją własną miłość w ograniczenia relacji małżeńskiej. Dlatego papież przypomina, że małżeństwo sakramentalne jest wspólną drogą małżonków i ich potomstwa ku zbawieniu, które pomimo ludzkiej niedoskonałości i ograniczeń daje tylko Bóg w swoim Synu Jezusie. Regularność związku małżeńskiego i spełnianie kryteriów formalnych nie daje pewności zbawienia. Podobnie jak nieregularność związku nie wyklucza możliwości zbawienia. Chodzi o to, by jedni nie wpadli w pychę, a drudzy nie tracili nadziei. Duszpasterstwo osób żyjących w związkach regularnych i nieregularnych musi bowiem prowadzić do chrześcijańskiej świadomości, że tym, który daje zbawienie, jest Jezus. I na koniec warto zwrócić uwagę, że małżeństwo jako sakrament jest również proroctwem, bo daje łaskę, by małżonkowie przeżywali swe życie w nadziei na spotkanie z Chrystusem w chwale nieba. Kiedy gladiatorzy stawali przed Cezarem, mówili morituri te salutant, idący na śmierć pozdrawiają cię. Będąc kiedyś we Włoszech w Toskanii, w okresie uroczystości Wszystkich Świętych, szukałem cmentarza, by go nawiedzić. Znalazłem mały cmentarzyk, do którego prowadziła zardzewiała furtka, a nad furtką widniał napis Resurrecturi te salutant, idący ku zmartwychwstaniu pozdrawiają się. Uświadomiłem sobie, że cmentarz to pole obsiane ziarnem. Ciała zmarłych są niczym ziarna pszenicy, które oczekują wiosny zmartwychwstania, by odnowione życie ponownie objawiło się z całą mocą. A zmartwychwstanie jest przecież objawieniem Bożego Ojcostwa. Jakiż Ojciec, gdyby mógł, pozwoliłby, by Jego Syn zatracił się w nicości.
Kiedy mówimy o duszpasterstwie rodzin, nie zapominajmy również o tej misji Kościoła, by otwierać przed wiernymi perspektywę wychodzącą poza doczesną historię. Nie zapominajmy, że jesteśmy resurrecturi i pamiętajmy o tej jaśniejącej przed nami nadziei, która jest niezachwianą perspektywą naszej przyszłości. Kończąc, módlmy się do naszego Ojca w niebie przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi, Matki Kościoła, o wiarę, która przeniesie góry, o nadzieję, która pozwoli znaleźć innowacyjne rozwiązania i o miłość, która nie pozwoli, by różnice stały się podziałami. Amen.